Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. W piątek czas na prezentację Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prace ponad 20 autorów zostaną zaprezentowane w Galerii 12 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Gościnnie ze swoimi stylizacjami wystąpi Monika Moll. Start godzina 18. 13 września rozpoczynają się w Cieszynie ratownicze Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę. W tym czasie Cieszyn odwiedzi kilkadziesiąt zespołów ratowniczych i młodzieżowych. Zmierzą się w 24 zadaniach rozlokowanych na terenie miasta. Większość z nich będzie można obserwować z bliska. Największą atrakcją mistrzostw, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie symulacja zdarzenia masowego, które w tym roku ma zostać przeprowadzone na ulicy Hajduka na wysokości Galerii Stella. Zmagania ratowników i strażaków z całej Polski będzie można obserwować z wiaduktu na ulicy Kolejowej. Zdarzenie masowe będzie miało miejsce około godziny 21:20. A teraz zmieniamy klimat na muzyczny. W piątek o godzinie 18:00 odbędzie się w Cieszynie kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto. Tym razem będą to dźwięki sakrum. Koncert odbędzie się w kaplicy sióstr Boromeuszek. W muzycznym dialogu wokalno-instrumentalnym spotkają się muzycy, którzy zaprezentują najpiękniejsze przeboje muzyki sakralnej. Na tym jednak nie koniec. Koncert galowy odbędzie się w sobotę o 18:00 w Cieszyńskim Teatrze. Podczas tego muzycznego spotkania świętowany będzie jubileusz 35-lecia pracy artystycznej i 60. rocznicy urodzin Aleksandra Teligi. W sobotę w Ustroniu przed pomnikiem synagogi na ulicy Ogrodowej 10 odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem 80. rocznicy spalenia ustrońskiej synagogi. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15:00, zaprasza Instytut Śląska Cieszyńskiego. Przenosimy się do Górek Wielkich. U Kosaków w sobotę rozpoczyna się drugi plener architektoniczno-historyczny. Otwarcie godzina 10:00. Pierwsza sesja rysunkowa rozpocznie się godzinę później. Szczegóły na naszej stronie wkrótce w regionie. Na najbliższy weekend mamy również propozycje dla podróżników. W sobotę rozpoczyna się Beskidzki Festiwal Podróżników. Impreza będzie miała miejsce w Wiślańskim Amfiteatrze, rozpocznie się w samo południe. Równolegle wystartuje także Strefa Młodych Odkrywców. W niedzielę wydarzenie to przeniesie się do Istebnej. O swoich podróżach będą opowiadać ludzie z pasją. Nie zabraknie również m.in. pokazu szermierki japońskiej, a na zakończenie zagra Misiasty. Mamy dla Was także sportowe propozycje. Sobota będzie zresztą obfitować w wiele wydarzeń pod znakiem aktywności. Z pewnością warto zwrócić uwagę na górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Masters i Cyklosport. Trasa przejazdu zawodników obejmuje m.in. Skoczów, Goleszów i Dębowiec. Tam zwracajmy uwagę na utrudnienia w ruchu drogowym, szczegóły na stronie organizatorów. Powoli kończy się sezon dożynkowy. Kto jeszcze nie brał udziału w dożynkach, może w niedzielę wybrać się do Istebnej. Korowód z centrum wyjedzie około 12:45. Ceremoniał dożynkowy rozpocznie się o 13:30 w tamtejszym amfiteatrze. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Stręcz. Tego dnia warto z pewnością zwrócić uwagę na koncert z okazji 25. rocznicy śmierci i 63. rocznicy urodzin Ryszarda Ridla. Muzycy z Beskidzkiej Trójwsi, a także Śląska Cieszyńskiego i Podbeskidzia oraz Kapela Wałasi wspomną legendarnego wokalistę dżemu w koncercie poświęconym jego pamięci. W dżemowych piosenkach Ryśka wystąpią trzy pokolenia muzyków. To spotkanie rozpocznie się o 19:30 w amfiteatrze pod Skocznią w Istebnej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.